Drodzy słuchacze Radia Olsztyn, na okoliczność Bożego Narodzenia chciałbym przekazać moje najserdeczniejsze życzenia. Te święta w sposób szczególny skłaniają nas do tego, by takie życzenia wyrażać, ponieważ są to święta obdarowania. Nigdy już świat, ludzkość, człowiek nie będzie tak obdarowany i przez Boga samego, jak wtedy, kiedy rodzi się Zbawiciel świata. Jest to największy z darów, jaki możemy w ogóle otrzymać. Kiedy myślimy o tym, co przekazać innym jako życzenia, myślimy o potrzebach człowieka. My dzisiaj w świecie rozpoznajemy najbardziej, chyba najmocniej potrzebę pokoju. Właśnie Chrystus Pan uczy nas tego, że ten pokój w świecie, on jest inny od tego, który On przynosi. On przynosi ten pokój wewnętrzny, dzięki któremu człowiek potem jest zdolny w ogóle do postawy pokoju wobec innych. Brak pokoju w świecie jest zawsze objawem braku pokoju w nas. Więc życzymy sobie tego, aby nasze serca, nasze umysły, my sami byśmy byli przeniknięci tym darem pokoju. Czasami myślimy, że my najlepiej rozpoznajemy, co nam potrzeba. Tymczasem właśnie Bóg wie najlepiej, co jest nam potrzebne. I dlatego moje życzenia są takie, aby to, co Bóg dostrzega jako potrzeby świata, potrzeby każdego z nas, aby to się spełniło. Niech On, który przychodzi jako dar dla świata, będzie tym darem dla każdego z nas i da nam to, czego najbardziej potrzebujemy. A z naszej strony to, co dostrzegamy jako potrzebę życzliwości, tej dobrej relacji między nami, też niech to się spełni. Niech każdy z nas doświadczy braterstwa, miłości, bliskości drugiego człowieka. Te święta szczególnie temu służą. Niech to się spełni. Wesołych, radosnych, pogodnych świąt dla każdego. Szczęść Boże.